Witam wszystkich, nazywam się Joanna Kaźmierczak, mam 25 lat, mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim. Znajdujemy się w hali targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Do tej pory hala targowa była miejscem pustym, nic tu się nie działo. W tym momencie znajduje się tutaj park rozrywki, mamy trampoliny, park linowy, wszelkiego rodzaju lasery. Z wykształcenia jestem ratownikiem medycznym. 3 lata studiowałam w Kostrzynie nad Odrą. Tam skończyłam licencjat. Teraz aktualnie studiuję na Akademii Jakuba z Paradyża, kierunek bezpieczeństwo narodowe, jest to magisterka. Na co dzień pracuję w Fun Jump Gorzów. To jest park rozrywki, są tutaj trampoliny, park linowy, wszelkie inne atrakcje typu lasery, strzelnica laserowa, labirynt. Jestem tutaj instruktorem, animatorem. Prowadzimy dzieciom urodziny, gry i zabawy. Lubię swoją pracę, ponieważ mam kontakt tutaj z dziećmi, które uwielbiam. Jestem na pewno osobą uśmiechniętą, bardzo lubię dzieci, spontaniczną. Lubię wyzwania, także tutaj w parku trampolin jestem w stanie się wykazać. Moje zainteresowania to żużel przede wszystkim. Każdą niedzielę, jak jest mecz, spędzam oczywiście na stadionie, kibicując drużynie Stali Gorzów. W wolnych chwilach jeżdżę też na rolkach. W Gorzowie akurat na przykład brakuje miejsc takich, przydałyby się, jeżeli chodzi dla rolkarzy. Wcześniej grałam na saksofonie przez 10 lat w orkiestrze dętej OSP Siedlice, to jest też orkiestra z Gorzowa. Lubię Gorzów, jest to miasto rozwijające się, coraz częściej powstają tu jakieś nowe miejsca, widać, że rozbudowuje się to miasto, drogi powstają nowe. Gorzów za 100 lat. Myślę, że Gorzów będzie miastem już nowoczesnym. Na pewno się rozwijamy, tak? Powstają właśnie nowe drogi, nowa infrastruktura, nowe miejsca dla ludzi, do spotkań. Mamy przepiękny bulwar, tutaj park trampolin. Jest to strefa rozrywki dla dzieci i dla dorosłych, w którym spędzamy czas z rodzinami. Także myślę, że no im więcej takich miejsc, tym lepiej dla miasta.